Bo w rodzinach też jest tak, że na przykład jedna osoba albo dwie się zaszczepią. Czy one stanowią zagrożenie dla pozostałych członków rodziny? No i co ja mogę teraz odpowiedzieć? Żeby się ktoś wyniósł z domu, albo żeby się pozostali wynieśli? To jest niepraktyczne przecież. No to trzeba podjąć to ryzyko, jak już ktoś się zaszczepił w domu. No to nie da się od niego odizolować, nie da się uciec od tego zagrożenia. Wspominając wszelkie dane z różnych krajów, czy to z Izraela, czy skądkolwiek inąd, no wszędzie widać, że jest fala zachorowań po fali szczepień, że wiele osób, które nie miało żadnych objawów, nagle doznaje objawów, czy to COVID, czy czegokolwiek innego.